Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z nauki gry dla początkujących, a konkretniej z nauki gry w końcówkach. Dlaczego te końcówki są takie ważne? Ano bo tam decyduje się wynik każdej partii, więc należy je znać jak najlepiej, w miarę możliwości perfekcyjnie. Pierwszy film tego typu przyjął się bardzo pozytywnie, swoją drogą, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie. Podrzucam link na górze po prawej. Pisaliście mi tam w komentarzach, że chcecie, żeby więcej tego typu materiałów na kanał trafiało, więc bardzo proszę. Dzisiaj naszym tematem będzie gra Damki przeciwko Pionom. Już przy okazji zasad gry tłumaczyliśmy sobie, że damka to bardzo silna bierka o specjalnych możliwościach, więc dzisiaj omówimy właściwe nią gospodarowanie, poruszanie, tak żeby sobie radziła z kilkoma nawet pionami przeciwnika, no i w ten sposób pozwalała nam wygrać partię. Spokojnie, to co widzicie na ekranie to jest abstrakcja, tutaj oczywiście damka nie dałaby rady, czarne by te partie wygrały, ale pomówmy o tych bardziej praktycznych przykładach. No to co, lecimy. Oczywiście zanim umiejętnie damką zagramy, trzeba do pola przemiany damkowej dojść, no i tę damkę zdobyć. No i na początku bardzo ważną kwestią do omówienia jest tak zwana zasada siódmego rzędu. Niektórzy nazywają ją jeszcze patrząc od drugiej strony zasadą czwartego rzędu, ale my skupmy się na tym pierwszym podanym przeze mnie nazewnictwie. Białe, które idą oczywiście do góry, czarne, które idą w dół planszy w kierunku swojej przemiany damkowej. Od razu widać, że białe są zdecydowanie bliżej damki. No i słuchajcie, dzieli je jeden rząd. Jak policzymy od strony białych, jest to rząd siódmy, od strony czarnych jest to rząd czwarty. No i bardzo istotnym elementem teraz w wyniku tej partii jest odpowiedź na pytanie, kto jest na ruchu. Ten siódmy rząd jest na tyle ważny, na tyle newralgiczny, że kto pierwszy go zajmie, ten odnosi pozytywny dla siebie wynik. Spójrzmy najpierw, co się dzieje, jeżeli na ruchu są białe. Zagrywają one teraz pionem 23-18, a czarne powiedzmy 11-17. Dalej białe na 13, czarne na 22, białe na 8, na 28 czarne, no i na dwójce powiedzmy przykładowo, czy na trójce, nie ma znaczenia, stawiają damkę białe. Gdziekolwiek dalej pójdzie czarny pion, powiedzmy 28-33, to zawsze z jednej strony jego droga zostanie odcięta przez damkę, która w tym wypadku przychodzi na pole 30. Czarny zmuszony zagrać na 38 zostanie złapany w opozycję przez damkę lądującą na polu 48. Co dalej? No oczywiście w jedną czy w drugą stronę czarny pion musi zostać oddany, a białe wygrywają. Zasada siódmego rzędu. Białe jako pierwsze zajęły ten właśnie rząd i partie wygrały. Co jeżeli tempa by się odwróciły? Ta sama pozycja, odwrócone tempo. Na ruchu są czarne, które teraz zagrywają 11-17 i to one zajmują jako pierwsze siódmy rząd. Co się dzieje dalej? Białe przykładowo na 18, czarne 21, 18-13, na 27 czarne, na 9 białe, 27-32 powiedzmy na czwórce stawiają białe damkę, nie ma znaczenia znów czy 4, czy 3, czy inne pole z tych, na które mogły się dostać, 32 przykładowo 38. No i teraz białe, które ostatnio z sukcesem odcięły jedną z przekątnych, na które czarne mogły dalej pójść, teraz po zagraniu na przykład na 31 spotykają się z ruchem 38-43 i nie ma sposobu, żeby białe uniemożliwiły czarnym postawienie damki. Przykładowo po ruchu 48 te stawiają na 49, no i teraz jeden na jeden damka mogą sobie bez końca jeździć, bez możliwości pozbawienia ruchu strony przeciwnej, czyli bez możliwości zrealizowania celu gry, a to oznacza jedno, w tej pozycji pada remis. Kolejnym ważnym tematem, który omówimy w dzisiejszym odcinku dosyć dokładnie, jest odcinanie drogi pionom przez damkę. No i w tej kwestii będziemy musieli się poruszać co rusz do obszarów warcabnicy, o których to nieraz w materiałach na kanale Warcaby sobie mówiliśmy. Na początek zajmiemy się linią główną. Pamiętasz, która to jest główna linia? To jest najdłuższa przekątna na warcabnicy, ta, która idzie od pola 46 do pola 5, mająca aż 10 pól. Jest taka tylko jedna, zawsze na warcabnicy, więc ona się nazywa linią główną. Spójrzmy, że na tej linii głównej stoi teraz biała damka. Biała damka, która odcina trzy czarne piony, 21, 27 i 36. Na pewno musimy odnotować to, że ten pion, który znajduje się najbliżej przemiany damkowej dla czarnych, czyli pierwszego rzędu białych,
Topion 36. Ma on do pokonania dwa pola, tylko dwa pola, do tego, żeby stać się damką, no i umożliwić czarnym to, żeby tej partii nie przegrać. Co w takim razie w takiej pozycji się dalej może wydarzyć? Na ruchu są czarne i zagrywają 27-31. No co innego, nie ma sensu oddawać pionów. Skoro ta biała damka odcina drogę czarnych pionów na linii głównej, to zadaniem czarnych jest tak ustawić piony, żeby tę damkę z tej linii głównej zrzucić i utorować drogę do damki dla tego piona 36. W takim wypadku biała damka zagrywa powiedzmy 5-23. Co by się stało, gdyby w tej pozycji damka zagrała na przykład na 46 do końca? Ano już teraz czarne mogłyby po prostu oddać 31-37, zrzucić białą damkę z linii głównej, no i pójść pionem dalej na 41. Jak zaraz się dowiecie, byłby to remis. W takim razie, żeby tej możliwości czarnym nie dać, damka biała zagrywa właśnie 5-23. No i teraz wiadomo, żadne oddanie przez czarne nie jest w stanie z głównej linii damki białej zrzucić. No i czarne stoją teraz przed wyborem ruchu 21-27 lub 21-26. Zastanów się teraz i powiedz mi, który ruch prowadzi do szansy zdobycia damki przez czarne piony, a który kategorycznie partię przegrywa. Oczywiście ruchem remisowym jest 21-27, a przegrywającym 21-26. Powiedzmy sobie najpierw, dlaczego ten ruch przegrywa. Ano dlatego, że w przykładowej kontynuacji 23-46 damka nie miałaby już żadnych problemów, mogłaby się dowolnie poruszać po linii głównej, a jedyne, z czym by się spotkała, to kolejne piony oddawane przez czarne. No i w ten sposób do wygranej. Ok, w takim razie czarne grają 21-27. Zwróćmy uwagę, że jeżeli biała damka zostanie na polach, które teraz zaznaczyłem, 5, 10, 14, 19, 23 albo 28, to w kolejnym ruchu czarne po prostu oddadzą 27-32. Damka z tej strony zabije dwa piony, no i znów ten 46 po prostu pójdzie do damki. Co jeżeli natomiast damka pójdzie w przeciwnym kierunku, na pole 46? Oddanie 27-32 nie działa, ale teraz jak najbardziej czarne mogą zagrać po prostu 31-37. Widzimy więc, że niezależnie od tego, na którym polu linii głównej biała damka stała, koniec końców jest ona z tej linii głównej sprowadzona na bok planszy, na pole 21 albo 16. No i teraz pion 36 ma otwartą drogę, idzie dalej. Tutaj troszkę się zagalopowałem z mówieniem wam wcześniej, czy jest remis, ale szanse pomylić się mają wciąż czarne. Jeżeli pamiętacie dobrze treść pierwszego odcinka, to po zagraniu damki teraz 16-32, czarne, które mają wybór zagrania albo na 47, albo na 46, mogą partię przegrać albo zremisować. Oczywiście poprawnym ruchem jest 41-47. Teraz znów jedna damka przeciwko jednej damce będą się ganiały bez możliwości wygrania przez żadnego z zawodników. Jeżeli natomiast ten pionek poszedłby na 46, co robi damka biała? Odchodzi na 5, wykorzystuje linię główną i aspekt tego, że nie ma gdzie indziej taka damka się podziać. Ta idea nazywa się słupek i o niej sobie już mówiliśmy. Przejdźmy więc dalej. Okej, wiemy już o tym, że damka stojąca na linii głównej i odcinająca trzy piony, które grają sensownie, które nie dadzą się zapędzić w kozi róg, to pozycja remisowa. No ale idziemy z obszarem dalej. Skoro linia główna przerobiona, to kolejnym obszarem o przekątnych, gdzie jest jedno pole mniej, to oczywiście przekątne dziewięciopolowe, które nazywa się dwójnikiem, bo są takie na planszy dwie. Co jeżeli damka odcina piony na linii dwójnika, właśnie tej 45-1 w momencie, kiedy gramy białymi? Znów trzy piony przeciwko nam. Tylko spójrzmy na różnicę, która w tej pozycji ma się dla czarnych. Wtedy z pola 36 do damki miały tylko dwa pola. Natomiast teraz najbliżej damki znajdujący się pion, 35, ma do pokonania aż 3 pola. I to jest dosyć znacząca w tej pozycji różnica. Załóżmy, że na ruchu są białe, które oczywiście stoją przed uniknięciem groźby 35-40. Teraz gdyby był ruch czarnych, to po prostu oddałyby dwa piony i po prostu partię wygrały. Natomiast białe tak naprawdę, zostając na dwójniku, nawet nie mają jak na tę łapankę wpaść i zagrywają 45-1.
Jaki jest cel czarnych pionów? Ano tak samo jak w przypadku linii głównej. Zrzucić damkę z linii tego dwójnika, no i spróbować się przedrzeć tym pionem 35. Przykładowo przy kontynuacji 15-20, 1-45, na 25, znowu na 1 i 25-30. Spójrzmy, że znów na pierwszych pionach, na pierwszych polach, na których stoi damka albo na które ewentualnie może się przemieścić, spotkamy się z oddaniem 24-29, natomiast jeżeli damka biała zagra do końca na 45, to czarne oddadzą 30-34. Sukcesem kończy się misja wyrzucenia białej damki z linii dwójnika. Czarne teraz grają 35-40, natomiast właśnie przez to, że mają do damki jedno pole dalej, nie są w stanie tej partii zremisować. Kolejny raz na dwójnik. Jeżeli nie na jego pierwszą linię, to na drugą linię zagrywa biała damka, lądując na polu 33. Oczywiście nie podstawia się pod bicie czarny pion, tylko zagrywa 40-45, a damka go blokuje, zagrywając 33-50. No i cel gry jest zrealizowany. Pozbawiliśmy czarnego możliwości wykonania posunięcia i biała damka tę partię zwyciężyła przeciwko trzem czarnym pionom. Główna linia zaliczona, dwójnik zaliczony, no to teraz czas na trójnik, czyli ten obszar, który jest zamknięty pomiędzy przekątnymi o długości 8 pól. Zobaczcie, że w miarę im dalej czarny pion znajduje się od potencjalnej damki, tym nasza damka może ograniczać nawet więcej pionów. W tej pozycji odcina je aż 4 i to dalej z wygraną pozycją. Wystarczy, że zagramy na przykład 4-13, no i teraz, jeżeli by próbowały najpierw z trójnika zrzucić nas czarne, to musiałyby oddać oczywiście dwa piony, 12-18. Teraz damka zabija na 6, a pion, który próbowałby iść, zostaje odcięty, tylko że na głównej linii, dwie przekątne dalej. Oczywiście czarnym zostają dwa piony, więc nie są w stanie doprowadzić do pozycji, którą oglądaliśmy przed chwilą, nie są w stanie tej damki naszej z głównej linii zrzucić i w takim wypadku to białe te partie wygrywają. A po trójniku czas oczywiście na czwórnik, czyli ten obszar zamknięty między przekątnymi o długości 7 pól. Ostatnio widzieliśmy, że na trójniku nasza damka odcięła aż 4 czarne piony, a teraz na czwórniku jest w stanie odciąć ich nawet 5. Oczywiście nie w każdym ustawieniu, jeżeli czarny pion by był na piątce, to byśmy tej pozycji wygrać nie dali. Natomiast teraz i zawsze, jak ograniczamy piony naszą damką, naszym celem jest to, żeby możliwie długo z tej linii przekątnej nie dać się zrzucić. No bo gdybyśmy teraz zagrali na przykład damką 2-35, no to czarne by po prostu oddały 20-24. Co by się stało? No niezależnie od tego, gdzie by biała damka pobiła, czarne by wyszły dalej pionem 25-30. Na pierwszy rzut oka ok, białe byłyby w stanie zagrać na linię dwójnika, no i odciąć trzy czarne piony, ale niestety w tym wypadku czarne by po prostu oddały 40, czyli nie dwa piony, a jednego, zrzucając białe znów z dwójnika i wychodząc 30-34. I ta partia, słuchajcie, jest remisowa, bo w żaden sposób jedna damka nie jest w stanie odciąć pionów z sukcesem. Dlaczego? No bo jeżeli po prostu nawet by czekała, pion przyszedł na 45 i zablokowała, to ten 15 zawsze daje jej tempo, czyli wolny ruch, a kolejność, która posunięcia się zmieni, wymusi na białej damce odejście, a czarne po prostu damkę zrobią. W takim razie, wracając do tego pierwszego posunięcia, gdzie wiemy już, że nie możemy dać się zrzucić z linii czwórnika, co należy zagrać? No jedyny poprawny ruch to oczywiście 2-8. Tutaj w żaden sposób ani jednego, ani dwóch pionów czarne nie mogą oddać. No i co im zostanie? No próba ewentualnie zagrać jakoś 4-9. No i teraz dopiero przeskakujemy na drugą stronę 8-35. No i czarne oddają 14-19 dwa piony, zagrywają 25-30, ale teraz nasze odcięcie na dwójniku po ruchu 4-18 ma jak najbardziej prawo bytu. Ciąg dalszy tej historii już znacie, bo w żaden sposób oddając jednego piona nie są w stanie czarne zrzucić damki z linii dwójnika, muszą oddać dwa, a to już, jak dobrze wiecie, oczywiście jest pozycja wygrana. Omówiliśmy już temat odcięcia damką drogi pionom na najważniejszych obszarach planszy, to w takim razie teraz pomówmy sobie o końcówkach damkowych i najważniejszych ideach, które pozwolą Wam wygrywać nietypowe, nieumówione wcześniej pozycje. W
poprzednich pozycjach, które omawialiśmy przy okazji odcięcia, piony znajdowały się tylko po jednej stronie planszy. Może ułatwiało im to oddawanie pionów i próby zrzucenia damki z określonych obszarów, na których ona tę drogę odcinała, natomiast tak naprawdę zostawiało to im tylko jedną drogę i jedną stronę próby przedostania się na damkę. Co się dzieje w sytuacji, kiedy piony przeciwnika są na przykład po różnych stronach planszy? Wówczas takiej damce dużo trudniej zablokować drogę ich obu. Natomiast w kilku przykładach i przypadkach, które zobaczymy, jest to możliwe. W tej pozycji, no oczywiście za chwilę czarny pion mógłby iść 35-40, a potencjalny drugi ruch czarnych to 16-21. Biała damka, która, pamiętajmy o tym, porusza się oczywiście po linii dwóch przekątnych, nigdy mniej, znaczy mniej może być na linii głównej, ale nigdy więcej, może zagrać teraz 26-12. Co się dzieje? Te dwie przekątne, na których biała damka w tym momencie pracuje, czyli w kierunku pola 26-45, jednocześnie odcina drogę dwóm czarnym kamieniom. Co się dalej wydarzyło? No, potencjalnie od razu widać, że warto próbować walczyć o tego piona 35, który do damki ma 3 ruchy. Ten 16, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zanim on się zdąży przedrzeć, to damka go by zdążyła 3 razy zjeść. W takim razie czarne oddały 16-21, 12 bije na 26, a po przejściu 35-40 wiemy, jak dalej białą damką grać. Oczywiście odcinamy drogę czarnego piona na linii dwójnika i po zagraniu na 45 blokujemy 17-50. Czy chcecie wiedzieć, jak się nazywa taka idea odcięcia damką drogi dwóm pionom? To jak możecie zobaczyć po lewej stronie filmu widełki. Bardzo ważna, bardzo często powtarzająca się w warcabowych końcówkach idea, którą koniecznie znać trzeba. Kolejny przykład warcabowych widełek. No i znów, czarne piony znajdują się po dwóch różnych stronach planszy. W jaki sposób je zatrzymać? Rozwiązaniem jest atak 28-32, celem sprowadzenia jednego z czarnych pionów na bandę. No i co mu zostaje? Oczywiście zagrać 21-26, bo jeżeli zostanie zbity, to damka z tym na 15, który jest daleko, daleko od damki, sobie oczywiście poradzi. Teraz zagrywamy 32-37. Dlaczego ten ruch? Ano dlatego, że no teraz pion 26 jest wyraźnie bliżej damki niż ten pion 15, o którym sobie przed chwilą mówiliśmy. Więc temu pionowi 26 drogę trzeba jak najszybciej odciąć. Czarne zagrywają 15-20, a my znów wykorzystujemy atak 37-42. Jeżeli by czarne zagrały 26-31, to nawet w tę stronę moglibyśmy pobić, a jeżeli by oddały 20-24, to też łatwo widzieć, że biała damka wróci na główną linię i odetnie temu pionowi 26 drogę. Co dalej? Czarne zagrywają 20-25, a my damką 42-48. I robiąc te bardzo strategiczne cztery posunięcia, znów wykorzystujemy dwie linie przekątnej, na której stoi damka, która w ten sposób pięknie ogranicza drogę ruchu jednemu i drugiemu kamieniowi. Czarne, jeżeli teraz oddadzą 25-30, to dzieje się scenariusz, o którym już mówiliśmy, czyli po prostu powrót na przykład na główną linię, gdzie za chwilę ostatni pionek czarnych będzie musiał być oddany. Wracając do tej pozycji klucz, oczywiście to dalej idea, która nazywa się widełki. Ja jeszcze w trakcie mojej nauki warcabowej czasami słyszałem, że jest to tak zwana ekierka, no bo w końcu na liniach przekątnej zachowuje się kąt prosty, a jakbyśmy te wszystkie piony razem połączyli, to faktycznie taki kształt ekierki jest. Jeszcze jeden praktyczny przykład wykorzystania widełek. No w tej pozycji widać ewidentnie, że czarne blisko damki są bardzo. Jedyne trzy pola i to w środku plansza, takiego przykładu jeszcze nie było. Biała damka stojąca na polu 8 może próbować jakoś od tyłu atakować, jakoś tutaj grozić tym pionom, żeby powstrzymać tego 33 od zrobienia damki. Oczywiście kiedy on na polu przemiany się postawi, to oczywiście o wygranej można zapomnieć, bo sama damka z pionem nic tutaj wielkiego nie ugra. Co możemy w takim razie zrobić? Z moich wieloletnich obserwacji w warcabowych końcówkach wiem, że warto piony, które ma przeciwnik w końcówce, spróbować od siebie jakoś uzależnić. Kiedy one będą w jakiś sposób ze sobą powiązane na jednej linii albo na przecięciu dwóch przekątnych, to jest szansa na to, że będziemy mogli jakoś je właśnie przez widełki ograniczyć albo jakoś zaatakować od tyłu, przeprowadzić taką albo inną ideę.
I kolejna sprawa, w końcówkach warcabowych największą siłą jest atak pionów od tyłu przez białą damkę. Dlatego nawet jeżeli bym nie policzył tej końcówki do końca, to od razu bez wahania zagrałbym taki ruch 2-8. Atak tego piona numer 11 od tyłu. Dałbym w ten sposób dwa warianty czarnym do zagrania. Albo 11-17, albo 11-16, bo jakby ten pion 33 po prostu poszedł na 39, to po biciu by był odcięty, poszedłby dalej, zostałby cofnięty przez białego piona, no i oczywiście łatwo przez naszą damkę odcięty. Pomówmy najpierw o tym wariancie 11-17. Już w jakiś sposób bardziej te piony są od siebie zależne, dlatego że znajdują się bliżej siebie na linii dwójnika. No w takim razie biała damka mogłaby zagrać 2-16. No dobrze, czarne nie chcą przerwać swojej drogi, która co prawda jest trochę ograniczona przez odcięcie tej linii czwórnika, idą 33-39. No to my korzystamy z naszego piona 45-40, zostawiając czarnym jedynie możliwość zagrania 22. A teraz wystarczy, słuchajcie, po prostu czekać. Kolejne ruchy białych i czarnych doprowadzają do tego, że za chwilę wszystkie piony czarnych po prostu muszą zostać przez nie oddane. No dobrze, to w takim razie po ataku na 2 wydaje się, że lepszym rozwiązaniem dla czarnych jest zagrać na 16. No i tutaj kłania nam się idea widełek, którą już dobrze znamy. Kolejny raz korzystamy z ataku 2-24. Dlaczego? No bo nie jesteśmy w stanie w ten sposób sensownie odciąć drogi pionowi 33. Jeżeli byśmy zagrali na 30, to by on poszedł na 38, my dalej na 48, odcinając go na chwilę, ale zaraz ten pion 16 by przyszedł raz, dwa, zrzucił nas z tej blokady, z tej opozycji z pionem 38, on by sobie poszedł na damkę i po ptakach. Warto też piony prowadzić bliżej naszych pionów w ten sposób, żeby one pomogły nam w końcówkach. Dlatego ten ruch 2-24 to jest ruch z wykrzyknikiem, czyli dobre posunięcie, które należy wykonać. Co zostaje czarnym? No tylko odejść na pole 39. I teraz możemy już białą damką w bardziej sensowny sposób ograniczyć drogę piona 39. Zagrywamy 24-38. Nie przejmujemy się w ogóle tym, że czarny pion stoi na 16, no bo jest przecież zależny od naszej damki. Jeżeli się ruszy, to po prostu zginie. Zostawiając jedną możliwość ruchu czarnym, które zagrywają na 44. No i w ten sposób, to strategicznie rozgrywając jak należy, uzależniliśmy tego piona 44 od naszego piona 45, który teraz swoim posunięciem na 40 może wycofać 44-35. No i co się dzieje? Mamy jedną przekątną, na której znajduje się czarny kamień, i drugą przekątną, na której znajduje się czarny kamień. Gdzie powinna wylądować nasza damka? Kiedy te piony są na bandzie, oczywiście na przecięciu tych przekątnych. No i cóż, dalej to doskonale wiecie. Jak 16 odda na 21, to znów na linii dwójnika odcinamy ostatniego czarnego piona i wygrywamy. Kolejną bardzo ważną ideą w końcówkach jest tak zwany łańcuszek. Jak ją mogę wam zobrazować? Spójrzcie na ustawienie na ekranie. Czarne piony stoją na polach 37 i 23, biała damka na polu 15. No nie trudno zauważyć, że czarnego piona 37 od damki dzielą jedynie dwa pola. Białe, które znajdują się teraz na ruchu, jeżeli spróbowałyby drogę temu pionowi 37 odciąć, to oczywiście spotkałyby się z oddaniem 23-29 przez czarne. Albo nawet ruchem wyczekującym 28, nie ma znaczenia, dlatego że w każdym razie w kolejnym ruchu uciekają z tej opozycji, która przed chwilą 37-47 stała, a czarny pion, wędrując na 41, ma otwartą drogę do tego, żeby za chwilę stać się damką i tę partię zremisować. W takim wypadku, czy białe mają jakiś inny sposób na to, żeby tę partię wygrać? W poprzednim przykładzie przy widełkach omawiałem wam sprawę tego, że fajnie, kiedy te piony przeciwnika w jakiś sposób są od siebie zależne. No i jak silnym narzędziem jest atak damką od tyłu? W tym wypadku widać ewidentnie, że zarówno jeden pion 23, jak i drugi pion 37 znajdują się na linii jednej przekątnej, a konkretnie linii głównej. W tym wypadku wykorzystujemy też fakt tego, że dzieli je odległość aż dwóch pól. Dlaczego? Dlatego, że zagrywamy 15-10, atakując jednego i drugiego piona jednocześnie. Przez to, że dzielą je aż dwa pola, w żaden sposób ten 23 nie może się
podsunąć pod 32 i zablokować bicie damki. Bo jak zagra o jedno pole, to dalej możemy zbić je oba. Oczywiście jak dalej pójdzie 37 w kierunku czy 42, czy 41, to dwa piony zostaną zbite, no i partia się kończy. W takim wypadku najbardziej rozsądnym wydaje się po prostu odejść 23-29, ale w wyniku tego zagrania ginie najbardziej wysunięty pion czarnych, ten, który najbliżej damki się znajdował. Czy ten 29 zdąży przedostać się na pole damkowe? Nie chce być odcięty na linii dwójnika. No to w takim razie zagrywa 29-33. Naszym celem, zawsze łapiąc piona, jest odciąć mu jedną z dróg na damkę. W takim razie zagrywamy 41 na 32 i odcinamy przekątną 16-49. Po ruchu na 39 znów opozycja w wykonaniu damki na 49, a ostatni pion musi trafić pod bicie. Pozycja wygrana. Kolejny, ale już trochę trudniejszy przykład wykorzystania końcówkowej idei łańcuszek. Widzimy, że piony, które ma czarny 14 i 28, owszem, znajdują się na linii jednej przekątnej, linii głównej, natomiast w żaden sposób nie możemy ich teraz zaatakować. W takim razie jak rozegrać to strategicznie tą naszą damką z czwórki, żeby te piony doprowadzić do ustawienia, które dla nas będzie korzystne, gdzie będziemy mogli albo je w parze zablokować, albo w parze zaatakować. No pierwsza kwestia to zawsze chcemy piony ograniczać. Jeżeli mamy możliwość ograniczyć piona jednego albo dwa, no to zazwyczaj lepszym wyborem będzie ograniczyć je dwa. Jeżeli byśmy zagrali na 27, no to partia skończyłaby się remisem, bo po prostu w kierunku pól damkowych w prawą stronę mogłyby te piony pójść. Natomiast zagrywając na 15, odcinamy te dwa piony na linii trójnika. Co się dzieje dalej? Najrozsądniejszym zagraniem często będzie iść po prostu dalej na damkę, bo przecież w żaden sposób od tyłu nie mogą zaatakować pionów czarnych białe. 28-32. Oczywiście ten pion jest bardzo daleko. I teraz naszym wielkim sprzymierzeńcem jest fakt tego, że ruchy w warcabach wykonuje się naprzemiennie. Gramy damką 15-42. Ograniczamy piona na 32, ale sprawiamy, że czarny jakiś ruch wykonać musi. Ruch, który może być dla nas w przyszłości korzystny. Oczywiście po oddaniu 14-20 i po pójściu na 37, biała damka z 15 cofnęłaby się na 47 z wygraną. Jeżeli czarne grają zaś 14-19, to co my robimy? Odgrywamy do tyłu 42-15. Spowodowaliśmy, że ten pion, który nam przeszkadzał w ataku od tyłu na pole 10, przemieścił się na 19. No i co teraz? Jeżeli by dalej szły czarne po prostu 32-37, no to atak od tyłu, czyli tak, 15-10. No i podobną historię widzieliśmy przed chwilą, nawet łatwiejszą, bo ten pion stał na 23, a teraz stoi nawet wcześniej na 19. Chytre czarne nie chcą w takim razie takiego ruchu zrobić, nie spieszą się na damkę, grają drugi ruch, który im został, czyli 19-23. No i co teraz? Jeżeli byśmy zaatakowali 15-10, to pamiętajmy o tym, te piony dzieli tylko jedno pole. W takim razie po prostu czarne zagrałyby 23-28, zablokowały nas na chwilę, no i teraz, kiedy nie mamy ich jak ograniczyć, no to po prostu za chwilę oddałyby piona 32, idąc 28 na damkę, pozycja jest remisowa. Naszym celem jest rozdzielenie tych pionów o dwa pola, albo powiązanie ich w taki sposób, że będziemy mogli je zablokować. Co należy zrobić? Po prostu poczekać. 15-20. Kolejny raz, kolejność ruchu zmienia się, przechodzi na czarnego, no i czarny teraz musi coś zagrać. Przeanalizujmy sobie dwa warianty, bo albo zagra 23-28, albo 32-37. Oczywiście po ruchu 23-28 żadne ataki od tyłu nie działają. Należy po prostu piony razem ograniczyć przez przyjście na pole 42. Jak nie trudno przeanalizować, niezależnie znów jak czarno oddadzą, skończą tę partię z porażką. Drugi wariant, który został nam do przeanalizowania, to oczywiście ruch 32-37. Co się wydarzyło? Wreszcie dwa pola pustej przestrzeni pomiędzy pionami, które ich rozłączają, umożliwiają nam upragniony atak od tyłu. Dwóch pionów zależnych od siebie na linii głównej. Co dalej? 23-29 i końcówka idealnie taka sama jak przed chwilą. Potężna siła dobrego strategicznego rozegrania idei łańcuszek.
dla formalności powiedzmy sobie jeszcze tylko o drugim możliwym rozwiązaniu tej pozycji, gdyby w tym posunięciu zagrały czarne 14-19. Otóż teraz wystarczy zaatakować, kiedy one już umożliwiły taką opcję białym, 15 na 10 od tyłu. Czarne musiałyby się zablokować 19-23, a białymi wystarczy poczekać 35 czy 10-14. Czarne oddają piona, no i jest po partii. Natomiast przy okazji pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli odcinacie drogę na dwójniku piona, a ten ma jeszcze kilka ruchów do wykonania, to żebyście się nie zapędzili i żeby nie było takiej sytuacji, że zanim on przyjdzie na 45, wy już przyjdziecie na 50. Bo on wtedy przychodząc na 45 sprawi, że kolejność ruchu się zmieni, wy musicie odejść, on stawia damkę i jest remis. Więc spokojnie, na linii dwójnika wyczekujemy damką i dopiero jak czarny postawi swojego piona na 45, przychodzimy na 50, blokując jego możliwości. I na koniec dzisiejszego materiału, ale też przy okazji dla utrwalenia, jak skuteczny jest łańcuszek i jak wykorzystywać tę ideę, taka pozycja. Kolejny raz przypomina nam o sobie atak od tyłu jako potężne narzędzie w końcówkach. Teraz, kiedy widzimy, że czarne piony są od siebie niezależne, właśnie dzięki atakowi od tyłu możemy sprawić, że zależne od siebie będą. W jaki sposób? 2-8. Właściwie jedyny sposób tego, jak możemy od tyłu teraz czarne zaatakować. No, zmuszone są oczywiście nie oddawać nam połowy swojego materiału, odchodzą na 22. Kolejny atak, 8-13. No i teraz czarne przychodzą na 28. Co się dzieje? Piony 14 i 28 dzięki naszym atakom są od siebie już uzależnione, stojąc na linii głównej. 13 na 24, czyli kolejny raz bardzo ważna jest świadomość tego, że trzeba odciąć czarne na możliwie dalekiej dla nich linii, jeżeli chodzi o drogę do damki. W tym wypadku jest to oczywiście trójnik. 28-32, znów wielkiego wyboru nie mając czarne, są ograniczone przez białe po ruchu 24-42. Co do wyboru dla czarnych? 14-19, bo w sumie ta pozycja już była przez nas przerabiana, wreszcie do niej doprowadziliśmy. 42 na 15 i po ruchu 19-23, co? Atak od tyłu? Nigdy w życiu. Dlatego, że tylko jedno pole znów dzieli czarne piony. Czekamy, 15-20. No i co się dzieje po 32-37 i teraz ataku od tyłu, kiedy te dwa piony wreszcie, kiedy te piony są rozdzielone dwoma wolnymi polami, wreszcie już dobrze wiemy. I tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te kolejne idee końcówkowe Wam się podobały. No i jeżeli ciągle chcecie, żeby tych materiałów powstawało więcej, to dajcie mi o tym znać w komentarzu, bo pozycji przykładowych, idei mamy do przerobienia naprawdę wiele. Jeżeli chcecie ich jak najwięcej poznać, to koniecznie dajcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, komentujcie i oglądajcie jak najwięcej moich filmów, praktykujcie, grajcie z innymi. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!